Witam Was bardzo cieplutko na kanale Doriska 90 w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie taki troszeczkę łączony film, gdyż chcę Wam tutaj pokazać moje wegańskie zakupy oraz na końcu tego filmu wylosuję osoby, to znaczy jedną osobę, która wygrała u mnie w konkursie. Troszeczkę tutaj pisaliście w komentarzach, kiedy wyniki, ale wiecie, tam było ponad 600 osób, które wzięło udział. Ja musiałam te wszystkie osoby spisać, gdyż jak mówiłam, wylosuję jedną osobę, posprawdzać, wiecie, czy spełniły wszystkie warunki. No, a więc troszeczkę mi to też czasu zajęło, no ale już jestem, już mam tutaj wszystko przygotowane. Może Wam szybko pokażę właśnie moje zakupy i przejdę do rozstrzygnięcia mojego konkursu. Zacznijmy od chipsów warzywnych. Są to chipsy z przyprawami warzywne, między innymi z buraka, z słodkiego ziemniaka, czyli z... Tak, czyli z batatów. No i tutaj oczywiście mamy napisane, że to są, one wegańskie i nie zawierają glutenu. Ja ich jeszcze nie smakowałam. Jeśli będziecie chcieli, to oczywiście dam Wam znać, czy są one godne polecenia. Może tutaj przelecę szybko rzeczy, które powinny być w lodówce. Z zamrażarki wyciągnęłam moje wegańskie lody. Słuchajcie, pierwszy raz jadłam takie pyszne lody. Ja ogólnie ze słodkim nie przepadam, ale wiecie, jak jest ciepło, to lubię sobie zjeść loda. Te w sumie wzięłam z taką troszeczkę rezerwą, gdyż wiecie, ja za takimi wynalazkami niezbyt przepadam. No ale jak posmakowałam tych lodów, to myślę, że chyba nigdy nie wrócę do zwykłych. Pyszne, pyszne i jeszcze raz pyszne, nigdy lepszych nie jadłam. Tutaj mamy akurat czekoladowe, ale widziałam, że są też w innych smakach. Jeszcze zastanawiałam się właśnie nad waniliowymi bądź truskawkowymi. Na pewno następnym razem, jak te wykończę, to kupię sobie inne smaki. No i w sumie stosunkowo też są tanie, bo nie pamiętam, około na pewno mniej niż 2 euro zapłaciłam za takie wielkie półlitrowe opakowanie. Kolejną rzeczą jest również jogurt, też sojowy, i tutaj ja mam z owocami leśnymi. Obydwa właśnie te produkty kupiłam w Rewe, on też był bardzo tani. I w sumie ja żadnej różnicy w smaku nie widzę między tym jogurtem, a jakimkolwiek innym jogurtem z owocami leśnymi, więc na zdrowszą wersję jak najbardziej jestem na tak. Mleko kokosowe, ja mam akurat to z Alpro, chociaż one nie ma zbyt dobrych opinii, ogólnie ta firma, gdyż niby one mają dużo cukru w sobie. No tak, ale mleko kokosowe, sojowe i takie inne zawsze kupuję. Teraz mam zakupy z Lidla, tutaj kupiłam dwie takie pasty, w sumie takie pasztety a la na kanapkę warzywne. I tutaj mam właśnie jakąś taką pastę pomidorową, cebulową, a tutaj mam paprykową z orzechami, tymi nerkowca. Ja już jedną z tych chyba tam jadłam, bardzo pyszna, na kanapki jak najbardziej się sprawdza. Tutaj mam trzy rzeczy z Lidla i to są dania gotowe. Ja zazwyczaj z takimi daniami gotowymi nie przepadam, wolę zrobić sobie sama. No ale jak zobaczyłam właśnie w Lidlu, że jest dział z daniami wegetariańskimi, wege, no to wzięłam sobie na spróbowanie i tutaj mam chili con, nie, tak, chili con carne z ryżem. Zobacz, tak ono wygląda i te dania również nie były drogie, nie pamiętam około ilu, ale coś koło 2 euro one kosztowały. Tutaj mam jakieś danie azjatyckie i ono również jest z ryżem. No i tutaj właśnie dzisiaj zjadłam, bardzo mi to smakowało, pyszne spaghetti soja bolognese. Myślę, że nawet można powiedzieć, że dużo lepsze od zwykłego spaghetti. Przypadło mi to do gustu, na pewno następnym razem sobie to kupię. I w sumie składy również bardzo tutaj dobre mają, praktycznie same warzywa. Kolejną rzeczą mam tutaj syrop klonowy. To wziąłam sobie właśnie do, tak jak nawet tutaj jest narysowane, do naleśników na słodko. Nasiona chia, to akurat z Rossmana, już Wam kiedyś się w holu pokazywałam. Kolejną paczkę sobie kupiłam. Samo tofu, u mnie też już się pojawiało. Chcę zrobić sobie tofucznicę, więc tofu na pewno mi się przyda. Widzę, że tutaj już światło mi tutaj troszeczkę szaleje,
gdyż zachodzi słońce. Dla tych, którzy nie wiedzą, że Oreo jest wegańskie, kupiłam sobie, była promocja akurat w Realu, że jeśli kupię 3 opakowania, to płacę za 2. No i tym sposobem Oreo u mnie się znalazło. Tutaj mam jeszcze jakąś wegańską, w sumie wegański sos musztardowy. Ja myślę, że właśnie, wiecie, postroję sobie na kanapkę do tego jakiegoś tam, nie wiem, pomidorka, warzywko i na pewno będzie mi to smakowało. Tutaj mam jeszcze jakieś pestki słonecznika. Właśnie zaraz mam sobie zamiar je uprażyć razem z dynią i do sałatki dorzucić. Jakie wczoraj spotkało mnie zdumienie, gdyż znalazłam żelki z Cat Yes. Cała seria bez, jak tutaj macie napisane, one tierische żelatyny, czyli bez żelatyny ze zwierząt. No, wegańskie, tutaj znaczek jest, potwierdza, że żelki już teraz mamy w sumie wegańskie. No i to by było, kochani, na tyle, co miałam wam tutaj do pokazania w tym moim haulu. Jak widzicie, praktycznie same zdrowe rzeczy. A teraz może nie przedłużajmy, biorę moją wielką michę i zobaczymy zaraz, do kogo trafi wyciskarka, która była do wygrania w konkursie. No i teraz może tak tutaj pomieszajmy wszystkie karteczki i wylosujmy jedną osobę. Jakąś tu karteczkę mam. A wyciskarka powędruje do Kasi Szyszka. Więc tobie, kochana, bardzo serdecznie gratuluję. Czekam na wiadomość od ciebie. Wyciskarka zostanie wysłana około 20, gdyż ja wtedy się wybieram do Polski. Dziękuję wszystkim za udział w moim konkursie. Myślę, że one na pewno będą pojawiały się częściej. Tak, myślę, że może zrobię na 5000 subskrypcji. Więc wam wszystkim jeszcze raz dziękuję. Kasi, gratuluję. Żegnam się z wami. Życzę wam wszystkim miłego dnia. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!